Dzień dobry, a w naszym studiu gościmy dzisiaj Agnieszkę Pomaską z Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, pani poseł. Dzień dobry, witam państwa. Jutro w 83. rocznicę radzieckiej, rosyjskiej agresji na Polskę rząd chce otworzyć przekop Mierzei Wiślanej, inwestycje za ponad 2 miliardy złotych. Dla pani to jest inwestycja bardziej o takim charakterze symbolicznym, czy to rzeczywiście jest inwestycja infrastrukturalna, która pozwoli na lepszą wymianę towarów? No, na początku to jest inwestycja, która miała być planowana jako, czy była planowana jako inwestycja o charakterze gospodarczym. Miały jutro przepłynąć duże jednostki, żeby pokazać tę siłę, tę prawdziwą też funkcję, która się miała zmienić za czasów PiSu, czyli funkcję obronną. A okazuje się, że jutro te jednostki nie przepłyną na Zalew Wiślany przez przekop, tylko zostaną wpuszczone w kanał. Na chwilę i za chwilę tam wrócą. Nikt jutro na Zalew Wiślany nie wypłynie, już nie mówiąc o dopłynięciu do Elbląga, do portu w Elblągu, więc absolutnie niestety ten przekop dzisiaj nie wypełnia tej funkcji, a powinien. I potrzebne są jeszcze na to pieniądze i plan, ale poważny plan, a nie plan ministrów PiS, którzy kolejny raz coś skopali. Tutaj musimy powiedzieć, że pomimo tego, że przekop został dokonany, to nie została wykonana droga morska przez Zalew Wiślany do Elbląga. Mowa o 23 kilometrach. Tam po prostu statki o większym zagłębieniu nie wejdą. Stąd ta taka rotacja, która nastąpi jutro. Pani mówi, że nie było przygotowanych odpowiednich analiz, ale no rząd i Prawo i Sprawiedliwość nie zaczęło mówić o przekopie Mierzei w 2015 roku, tylko brało to na sztandary już znacznie wcześniej. A ja powiem więcej. Pierwsze plany powstały w roku 1996, jeśli chodzi o przekop Mierzei, ale tak jak mówię na początku, ten przekop i dzisiaj maksymalnie taką funkcję ten przekop będzie wypełniał, czyli funkcję, no nawet dzisiaj nie gospodarczą, turystyczną i bardzo dobrze, tylko powinien być zrobiony rachunek ekonomiczny. Ja pamiętam pana ministra Sellina, który mówił, że jest tyle bursztynu na dnie tego przekopu, że ten bursztyn sfinansuje budowę nie tylko samego przekopu, ale wszystkich inwestycji wokół, co się okazało, 17 kg bursztynu w tym miejscu wydobyto, więc widać, że nie było po prostu poważnych analiz. Zresztą koszt tego przekopu też rósł z kilkuset milionów do ostatecznie ponad 2 miliardów złotych, ale może jest jakieś źdźbło prawdy w tym argumencie o konieczności uniezależnienia Zalewu Wiślanego od drogi przez Królewiec, przez obwód kaliningradzki. Oczywiście, że trzeba się uniezależniać, zwłaszcza w dzisiejszych czasach. Chyba każdy ma poczucie, jak ważna jest właściwa i konsekwentna polityka obronności. Tylko jak spojrzymy na to, co PiS w kwestii obronności zniszczył przez te 7 lat, jak zmarnował potencjał Polski, nie mamy karakali, była awantura z siedzibą, z wejściem do siedziby NATO, pozbycie się doświadczonych generałów, pozbycie się doświadczonych oficerów, wymiana kadry, nie na lepsze, tylko jak się okazało, no na mniej profesjonalne. PiS zniszczył, a okazało się, że nic nowego nie zbudował. Także jeśli chodzi o politykę obronności Polski. Kontynuujemy naszą rozmowę w radiu internetowym RMF24, gdzie będziemy rozmawiać m.in. o wczorajszej wymianie zdań pomiędzy Donaldem Tuskiem i Olafem Scholzem, kanclerzem Niemiec, i o tym, czy granica polsko-niemiecka na Odrze i Nysie jest zagrożona. Zapraszam. 12:06 i 2 sekundy dokładnie. Agnieszka Pomaska, Koalicja Obywatelska, cały czas z nami w studiu. Rozmawiamy jeszcze o przekopie Mierzei Wiślanej. Pani jest trójmiejską posłanką Platformy. Gdańsk, Gdynia to są te porty, największe porty przeładunkowe nad Bałtykiem po polskiej stronie. Mam tutaj takie dane dotyczące podobnego portu, jeśli chodzi o wielkość do tego portu, który ma być w Elblągu. Port w Kołobrzegu, tam też mogą wpływać statki o zanurzeniu 5,5 metrów. Rocznie to tylko 200 tysięcy ton przeładunku. To jest uzasadnienie ekonomiczne dlatego, żeby w ogóle dokonywać tego przekopu i całej tej inwestycji? No, ten fragment przekopu już jest, więc oczywiście, że inwestycje trzeba dokończyć, ale trzeba to zrobić w mądry sposób. Ja bym bardzo chciała, żeby Elbląg, na przykład dzięki turystyce, jeśli już wydano te 2 miliardy złotych, to są ogromne, z drugiej strony to są ogromne pieniądze. Pytanie, czy nie no można tak, było to tego nie zrobić turystyka lepiej. Była głównym celem tego przedsięwzięcia. Ale nie turystyka była głównym celem. Ale te funkcje gospodarcze oczywiście trzeba je rozwinąć, tylko jeśli dzisiaj rząd zaczyna
rozbudowę portu, czy poszerzanie tej inwestycji od próby zabrania portu Elblągowi, no to coś jest nie tak, bo pamiętamy, jak zabrano tereny Westerplatte Gdańskowi i nic dobrego z tego nie wyniknęło, oprócz tego, że 1 września minister obrony może wyznaczać, kto będzie odczytywał apel poległych, nie musi już się tam przepychać z harcerzem. No był też pomysł zbudowania kwater na Westerplatte. Na razie trwają prace archeologiczne, tak jak trwały wtedy, kiedy teren należał do Gdańska, zresztą tam jest spór sądowy, ale to zostawmy. Chociaż jeśli chodzi o te prace archeologiczne, to jeszcze słowo wtrącenia, one jednak przynoszą dużo efektów. I dobrze, że się odbywają, oczywiście, ale odbywały się też wcześniej. Natomiast oczywiście wydano 2 miliardy złotych na inwestycję, która jest niedokończona. Potrzeba ogromnych pieniędzy na pogłębianie toru wodnego, tak naprawdę zbudowanie toru wodnego, na zbudowanie nabrzeży, które będą nadawały się do przeładunku towarów. Mariny, która będzie spełniała te funkcje turystyczne. Na to są potrzebne pieniądze, też pieniądze centralne, na to są też potrzebne pieniądze unijne, które leżą i czekają, a których ten rząd nie potrafi zdążyć. Mamy ogromne fundusze w ramach Krajowego Planu Odbudowy i rząd nie chce tych pieniędzy, nie bierze tych pieniędzy, robi wszystko, żeby tych pieniędzy nie dostać, a wręcz mówi, że będzie pożyczał na wschodzie, albo europoseł PiS zastanawia się, jak wyjść z tego Krajowego Planu Odbudowy, czy z tego całego mechanizmu. Więc niestety tutaj wdarła się polityka, a głównym celem tej inwestycji powinien być interes państwa, interes województwa, interes mieszkańców Elbląga. Elbląg liczy na korzyści z tej inwestycji, ale na razie mamy ze strony rządu przede wszystkim taki pokaz, próbę pokazu siły, a z drugiej strony walkę polityczną, która nie sprawia, że przybliżamy się do tego głównego celu, jakim jest funkcja gospodarcza, czy na końcu funkcja obronna, ale do tego jest naprawdę bardzo, bardzo daleko, niestety. Do tego dochodzą jeszcze wszystkie argumenty środowiskowe związane z wymianą wód pomiędzy Bałtykiem a Zalewem Wiślanym, niszczenia samej Mierzei Wiślanej. Chciałem jeszcze panią zapytać właśnie w kontekście tego przekopu, czy jednak nie ma, czy ten przekop, ta cała inwestycja, działania Prawa i Sprawiedliwości nie obnażyły takiego fundamentalnego problemu opozycji? Znaczy państwo, politycy i Platformy, i nie tylko Platformy, całej opozycji od kilku lat mówili, że ten przekop jest zbędny, że jest niepotrzebny, że może być właśnie pewną niegospodarnością, ale suma summarum ostatecznie jutro Prawo i Sprawiedliwość udowodni, że jak się chce, to można. Muszę tu sprostować. My uważaliśmy, że każda inwestycja, każdy wydany pieniądz publiczny musi być wydany dobrze. My mieliśmy zastrzeżenia i nadal je mamy do sposobu wydawania tych środków, do braku analiz. Także bardzo ważna kwestia, o której pan redaktor wspomniał, kwestia środowiskowa. Ta konieczność pogłębienia toru wodnego też musi być zrobiona odpowiednią techniką, tak żeby nie obudziły się z tego dna demony, żeby po prostu wody i w Zatoce, i w Zalewie nie zostały zanieczyszczone, tak, żeby efekt nie był dokładnie odwrotny. Ja rozumiem, tylko chodzi mi o ten efekt ostateczny, taki, że jutro wyborcy, szczególnie wyborcy Prawa i Sprawiedliwości, zobaczą, no, jak powiedzieli, tak zrobili. To, czy tam wpłynęły statki, czy dopłynęły do Elbląga, czy one przywiozły jakieś towary, czy Elbląg ma połączenie kolejowe z resztą Polski, to jest drugorzędne. W obrazku będą statki, które przepływają historycznie przez przekop Mierzei Wiślanej. My jesteśmy opozycją, jest od tego, żeby patrzeć władzy na ręce. I będziemy dalej patrzeć władzy na ręce, żeby ten przekop był dokończony, żeby wypełniał zapowiadane funkcje i żeby nie były marnotrawione publiczne środki, bo niestety w wielu przypadkach, w większości przypadków, tak naprawdę nie ma żadnej inwestycji, poważnej inwestycji przez te 7 lat, której PiS by nie spartolił. I na razie wygląda na to, że ta inwestycja, ona może wyglądać ładnie w obrazku, ale na końcu nie będzie wypełniała swojej funkcji i my dalej będziemy się domagać tego, żeby rozbudować port w Elblągu, żeby robić to we współpracy. No rozumiem, że jak już się zaczęło, to teraz to trudno skończyć w połowie oczywiście drogi. My jesteśmy za tym, żeby wypełnił ten przekop swoją funkcję, bo niestety nie do końca to się jutro stanie. A gdyby mogła się pani cofnąć w czasie, to uważa pani, że trzeba było w ogóle podejmować się tej inwestycji? Trzeba było przekopywać Mierzeję Wiślaną? Ja uważam, że wbrew temu, co mówią politycy PiS, trzeba się opierać o wiedzę
fachowców, więc ja bym w takiej sprawie przede wszystkim do rządu brała fachowców i nie mówiła tak jak rzecznik Prawa i Sprawiedliwości, że jak bierzemy fachowców, to nie chcą realizować naszego programu. Więc ja nie chcę gdybać, ja chcę powiedzieć, że każda inwestycja, każdy pieniądz wydany publicznie powinien być obejrzany parę razy, żeby nie było tak jak z wyborami kopertowymi, gdzie 70 milionów złotych za sprawą pana Sasina poszło w błoto. Takich przykładów mamy mnóstwo i nie chcę, żeby tak się stało w tym przypadku. No zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce i czy ten przekop zostanie przekopany do końca do Elbląga, jak ta wymiana towarów będzie wyglądała. Chciałbym, żebyśmy przenieśli się na chwilę teraz do Poczdamu. Donald Tusk. Ukraina, co pokazały ostatnie dni, ma szansę wygrać tę wojnę, ale wymaga to zdecydowanie większego wsparcia ze strony Europy, a w szczególności największych i najbogatszych państw, takich jak Niemcy. I nie chodzi tu tylko o wsparcie symboliczne, o gorące słowa, nagrody i wyróżnienia, ale o broń, o amunicję, o samoloty i o czołgi. Donald Tusk mówił też, że Francja, Niemcy i Włochy, takie państwa zachodniej Europy, mogłyby robić znacznie więcej, mogłyby się angażować tak jak Stany Zjednoczone, Polska czy państwa bałtyckie. To było takie wotum nieufności wygłaszane przez Donalda Tuska pod adresem wschodniej polityki Niemiec? No na pewno te słowa wypowiedziane nie u siebie w domu, nie gdzieś na Nowogrodzkiej czy na Wiejskiej, ale wypowiedziane u gospodarzy tego spotkania mają podwójną moc. I też zwrócę uwagę na to, że żeby zostać zaproszonym na takie spotkanie, na taką konferencję, żeby mieć możliwość powiedzenia prosto w oczy kanclerzowi Niemiec słów o tym, że pewne rzeczy powinni robić lepiej, do tego trzeba mieć pozycję, trzeba cieszyć się szacunkiem, ale to są jednocześnie ja też działania, pamiętam, jak premier słowa. Morawiecki wraz z premierem bodajże Litwy albo Łotwy też był u kanclerza Scholza jeszcze na początku wojny i też wyłuszczał mu, że Niemcy powinny tak, brać ale premier Morawiecki wraca do Polski i robi wszystko, żeby wymazać efekt tego dialogu, który prowadzi. My dzisiaj uważamy, że jakby w kwestii polityki obronności, polityki zagranicznej nie powinno się mieć i szukać wrogów, to robi premier Morawiecki u siebie w kraju, tylko rzeczywiście trzeba twardo stawiać sprawy. I to zrobił Donald Tusk w Poczdamie. I co robi dzisiaj PiS, posłowie PiSu, przedstawiciele partii rządzącej, próbują umniejszać jego słowa, próbują zmieniać sens tego, co powiedział. Przecież to jest nie do zaakceptowania. Bardziej chciał skrytykować Niemcy w Poczdamie, czy bardziej chciał udowodnić na też potrzeby krajowe, tutaj nasze wewnętrzne, że te wszystkie zarzuty o proniemieckość, o spiskowanie z Niemcami, tak jak podaje to chociażby telewizja rządowa, są po prostu nieprawdziwe. Donald Tusk nie musi niczego udowadniać, chociaż oczywiście jest tak, że PiS po prostu boi się Donalda Tuska i robi wszystko, żeby go oczerniać. No wystarczy włączyć jeden z kanałów telewizji tak zwanej publicznej, żeby to zobaczyć. Tylko że to są działania, które są przeciwskuteczne, jeśli chodzi o interes Polski. Znaczy, szukanie wrogów u siebie w kraju, tak jak robi to premier Morawiecki, tak jak robi to prezes Kaczyński, to jest tak naprawdę naruszanie polskiej racji stanu. Nie można tego robić. To jest po prostu karygodne. Wtedy, kiedy Donald Tusk, osoba w Europie szanowana, upomina się o ukraińskie, o polskie sprawy, wytyka palcem błędy naszych partnerów w Europie, to powinien dostawać ze swojego kraju wsparcie. A dzieje się dokładnie odwrotnie. To jest tak naprawdę, to są działania, które godzą w interes Polski. A pani po ostatnich słowach prezesa Kaczyńskiego czuje, że bardziej współpracuje z rządem Republiki Federalnej Niemiec, czy czuje się pani rosyjską agenturą w Polsce? Ja jestem z Gdańska i bardzo często spotykam się z tym, że będąc posłanką opozycji jestem przez przedstawicieli partii rządzącej traktowana jak ktoś gorszy. Ale muszę powiedzieć, że my gdańszczanie, my pomorzanie jesteśmy bardzo dumni ze swojej tożsamości i chciałabym, żeby przedstawiciele partii rządzącej przestali ludzi dzielić, przestali uprawiać politykę tą zagraniczną, bazując na
na nienawiści, na hejcie wewnątrz swojego kraju, tylko potraktowali to wszystko pani, tylko serio. Jasne, rozumiem, że to jest... nawet nie rozumiem, ale przyjmuję, że jest to jakaś retoryka polityczna. Natomiast zarzut o bycie rosyjską agenturą jest zarzutem no, jednym z takich najbardziej dosadnych, jakie można postawić politycznym konkurentom. To znaczy, że no, jest sugestia ze strony prezesa Kaczyńskiego, że część polityków opozycji po prostu działa na rzecz obcego wywiadu. Ja pamiętam, że minister, że pan Macierewicz był ministrem obrony i że dalej jest broniony przez pana Kaczyńskiego, pana Morawieckiego, a to jego działania sprawiają, że my się znajdujemy, czy znajdowaliśmy się, czy się przesuwamy bardzo często bardziej na wschód niż na zachód. Słowa Jarosława Kaczyńskiego, premiera Morawieckiego, uderzające w europejską jedność, co się zdarza regularnie, też kierują nas bardziej na wschód niż na zachód. Ja nie muszę się tłumaczyć, nigdy nie będę się tłumaczyła z tego, czy ja działam na rzecz kogokolwiek innego niż na rzecz Polek i Polaków. Ja mam w tej sprawie czyste sumienie, ale mam wrażenie, że prezes Kaczyński, pan Morawiecki, jego koledzy mają po prostu w tej sprawie nieczyste sumienie i dlatego szukają winnych wokół siebie. To, co się działo chociażby w sprawie raportu katastrofy smoleńskiej, to, co dzisiaj zobaczyła cała Polska, te wszystkie kłamstwa Macierewicza i chronienie pana Macierewicza dzisiaj przez pana Morawieckiego, pana Kaczyńskiego, to jest działanie na rzecz obcych państw. Mhm. Jesteśmy w takim okresie, ja mam takie poczucie od kilku tygodni, jesteśmy w okresie jakiegoś takiego, nie chcę tego nazwać szowinistycznym, ale narodowościowego rozwibrowania. Znaczy, z jednej strony rząd Prawa i Sprawiedliwości coraz głośniej krzyczy o reparacjach, o 6 bilionach, które Niemcy powinny nam wypłacić i wczoraj na tym samym wydarzeniu, w którym udział brał Donald Tusk, kanclerz Niemiec Olaf Scholz mówił. Chciałbym powiedzieć, patrząc na Donalda Tuska, jak wielkie znaczenie mają układy, które wynegocjował Willy Brandt. Granica Niemiec i Polski jest ustalona raz na zawsze po setkach lat historii i nie chciałbym, żeby jacyś ludzie szperali w książkach historycznych, żeby wprowadzać rewizjonistyczne zmiany granic. To musi być dla nas wszystkich jasne, tak mówił kanclerz Niemiec Scholz. Czy to jest taki dowód albo taki sygnał wysyłany rządowi, że czasy Angeli Merkel, która no, nie reagowała na antyniemieckie hasła w Polsce, dobiegły końca? Ja raczej traktuję to, myślę, że każdy kanclerz za czasów swoich rządów przynajmniej raz wypowiadał słowa o tym, jak ważny jest taki status quo, ważny jest pokój w Europie. Ja nie odczytuję tych słów jako zapewnienie, że to jest status quo, tylko taką przestrogę wysłaną, że no rzeczywiście pokój w Europie i ustalenie granic nie jest dane raz na zawsze. No ale to jest potwierdzenie tego, że właśnie my nie chcemy zmieniać granic. Chyba, no bo zmiana granic oznacza wypowiedzenie tak naprawdę, czy gotowość do wypowiedzenia wojny. I ja bym rozumiem, że pan redaktor zmierza do rozmowy o reparacjach. To jest zupełnie inna sprawa. Tak, bo moim zdaniem ta wypowiedź kanclerza Scholza pada w bardzo określonych okolicznościach. Znaczy, ja ją odebrałem jako taki sygnał, że Niemcy no, też są w stanie się licytować na rozliczenia historyczne, że to nie jest tylko tak, że z naszej strony, z polskiej mogą padać kolejne żądania i kolejne oskarżenia pod adresem Niemiec, ale że tutaj Berlin też może jeszcze coś dopowiedzieć. No nie sądzę, żeby tam ktoś chciał zmieniać granice. Ja raczej odczytałam to jako zapowiedź i gotowość do tego, żeby walczyć o pokój za wszelką cenę, że to jest dzisiaj dla nas po prostu kwestia najważniejsza. Ja bym szczerze mówiąc, traktowała te słowa, mam nadzieję, raczej jako zobowiązanie, że Niemcy i pan kanclerz bardziej zaangażują się w pomoc Ukrainie. Tak bym chciała czytać te słowa. Szczególnie, tak że ten proces ustalania granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej zajął w sumie no, prawie 40 lat, jeśli spojrzymy od 1947 roku aż do końca tych negocjacji i ostatecznego ustalenia granicy już z rządem wolnych Niemiec, więc jest to olbrzymia wartość i pokolenia Polaków żyły też w takim przeświadczeniu, szczególnie na zachodnich ziemiach, że no dzisiaj ta ziemia może być Polska, jutro niemiecka właśnie przez to, że te umowy nie były w pełni akceptowalne i w pełni potwierdzane. No dzisiaj w Europie mamy tyle problemów i myślę, że nikt nie chciałby otwierać debaty o jakiejkolwiek zmianie granic. Nie potrzebujemy tego. Dzisiaj w Europie potrzebujemy jedności, potrzebujemy współpracy, solidarności, a jednocześnie tej solidarności po to, żeby pomóc walczącym Ukraińcom, bo wynik tej
wojny będzie miał wpływ na przyszłość Europy i nas wszystkich. Zastanawiam się też, czy po prostu te kolejne żądania wysuwane ze strony rządu pod adresem Niemiec, czy one jednak nie sprawią, że w pewnym momencie w Berlinie skończy się cierpliwość dla takiego, no, antyniemieckiego, nie mam na to innego określenia, pochukiwania w Polsce. No to nie jest kwestia tylko i wyłącznie reparacji, to jest w ogóle kwestia takiego publicznego odsądzania Niemców od czci. Ja myślę, że trzeba oddzielić dwie kwestie. Jedna to jest zabieganie, takie prawdziwe zabieganie o interes Polski, o zadośćuczynienie. Tu mówimy o reparacjach, ale takie traktowanie tego serio. A obok tego mamy takie irracjonalne zachowanie dzisiaj przedstawicieli rządu. Pani uważa, jeszcze to a propos tego zadośćuczynienia, czy pani uważa, że najlepszą decyzją było głosowanie za uchwałą w sprawie reparacji przez opozycję? Myśmy tę uchwałę poprawili, bo uważam, że w tej sprawie żadne działanie nie będzie skuteczne, albo będzie przeciwskuteczne, albo będzie tym, o czym pan mówi, czyli będzie tylko wywoływaniem kolejnej wojny. I to wywoływanie kolejnej wojny dzieje się wtedy, kiedy nie ma zgody. Znaczy, wszyscy wiemy, że o to chodziło PiS-owi. Nie chodziło o to, żeby załatwić dla Polski jakieś pieniądze, żeby coś zostało zadośćuczynione. Tylko chodziło o wywołanie wojny na poziomie kraju, żeby skłócić opozycję, żeby z opozycją się pokłócić. My czyli, się nie damy wciągnąć w taką wojnę. Czy ma pani takie poczucie, że nie mieliście innego wyjścia trochę niż głosować za? Znaczy, po prostu zachowaliśmy się w tej sprawie racjonalnie. Uważam, że to było jedyne tak naprawdę... czy ktoś się zgadza z tym, że nie powinniśmy ubiegać się o reparacje, nie powinniśmy zabiegać o interes Polski. Oczywiście, że powinniśmy to robić, ale powinniśmy to robić wspólnie, metodami dyplomatycznymi. I dzisiaj więcej w tej sprawie zrobił Donald Tusk, przemawiając w Poczdamie, niż prezes Kaczyński, robiąc konferencję prasową na Nowogrodzkiej. Przecież dyplomacja rządzi się pewnymi zasadami, pewnymi prawami. Jest na przykład zasada wzajemności, poczucia, że obie strony coś zyskują. Jedna strona zachowuje twarz albo wzmacnia swój wizerunek, a druga na przykład dostaje pieniądze. Jak się tylko pochukuje, to się nie dostanie nic. Tak jak dzisiaj, do dzisiaj nie dostaliśmy pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy. Te pieniądze leżą, upominamy się o pieniądze gdzieś indziej, a przedstawiciele polskiego rządu mówią, że a może pożyczymy gdzieś te pieniądze w Azji, a europoseł PiS mówi, że może wyjdźmy w ogóle z tego mechanizmu KPO. No to już na sam koniec, pani poseł, chciałem panią poprosić, mamy dosłownie minutę. Wczoraj potwierdziły się już informacje RMF FM o tym, że Janusz Kowalski wrócił do rządu na stanowisko wiceministra rolnictwa. Wcześniej Janusz Kowalski otwarcie krytykował premiera. Tam nawet były takie symboliczne, pamiętam, tweet z trzema kropkami po tym, jak premier ogłaszał sukces unijnych negocjacji. I jak tym razem będzie się lepiej panom układała współpraca w rządzie? No przecież tu nie chodzi o żadne zajęcie stanowiska, żeby coś budować, tylko chodzi o stołek. No pan Kowalski dostał stołek i pewnie nieraz o nim usłyszymy. Tak jak pierwszy raz dowiedzieliśmy się o tym, że jest taki minister Kaczmarczyk, jak zorganizował wesele, albo pan poseł minister Mejza, jak się wokół niego rozkręciła afera, albo jak nawet sięgałam pamięcią pan minister Cieślak, jak chciał zwolnić urzędniczkę z poczty, to wtedy się dowiedzieliśmy o istnieniu tego ministra. Więc tu chodzi, walka o stołki będzie trwała. Myślę, że rzeczywiście z niejednej strony jeszcze pana Kowalskiego poznamy. Niestety, bo nie o to powinno chodzić w zajmowaniu ministerialnych stanowisk. Agnieszka Pomaska, posłanka Koalicji Obywatelskiej. Dziękuję pani poseł za rozmowę. Bardzo dziękuję.